studiu Radia 5. Gość, poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Zieliński. Witam, dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Podobno w Augustowie pan podgrzewa atmosferę i zachęca ludzi do tego, by protestowali, by były jakieś ruchy, jak to nazwano w jednym z komentarzy internautów. Może to oceniać każdy tak, jak chce. Rozumiem, że to jest ocena głównie starosty Franciszka Wiśniewskiego, bo spotkałem się z tą oceną. Uważał pan starosta, że wszystkich łatwo oszuka i że nie będzie żadnego sprzeciwu, ale kiedy dotarło do świadomości społecznej to, że nie będzie świadczeń publicznych w zakresie ochrony zdrowia w Augustowie i w powiecie, no że wmówi im to, że prywatyzacja będzie lepsza niż funkcjonowanie szpitala publicznego i publiczne świadczenia zdrowotne. Oczywiście nigdy nie jest dobrze, kiedy wszystko jest sprywatyzowane, ponieważ prywatny przedsiębiorca, i to jest zasadnicza sprawa, zawsze jest nastawiony na zysk, a przecież przejąć ma szpital w dzierżawę operatorską tak zwaną, czyli w dzierżawę, mówiąc językiem zrozumiałym, bo ta operatorska może mylić, ona tu nic nie znaczy tak naprawdę, tylko ma przejąć większość składników mienia ruchomego i nieruchomego prywatny przedsiębiorca, który będzie prowadzić działalność gospodarczą na bazie tego majątku. Oczywiście to może być działalność lecznicza w tym zakresie, w jakim mu to się będzie opłacało, ale jeżeli przestanie mu to się opłacać, to może też zmienić profil działalności, a na pewno będzie poza limitami przyjmował, jeżeli dostanie w ogóle kontrakt z NFZ-u, bo też jest to pytanie, czy będzie miał ten kontrakt, czy będzie on w takiej samej wysokości jak teraz, ale będzie poza tym kontraktem na pewno przyjmował odpłatnie. Ja nie chcę, żeby, nie chcą mieszkańcy powiatu augustowskiego, nie chcą Polacy w ogóle tego, żeby w Polsce ochrona zdrowia była tylko dla bogatych, tylko dla tych, którzy mają z czego zapłacić, bo wszyscy powinni mieć dostęp do leczenia i w publicznej ochronie zdrowia tak jest, a w prywatnej jest różnie. Starosta twierdzi, że jest umowa, która gwarantuje takie nieodpłatne świadczenia, która także zagwarantuje żadnych ruchów w temacie redukcji zatrudnienia i tak dalej, i tak dalej. Starosta oszukuje ludzi. Zresztą ja nie chciałbym mówić o panu Franciszku Wiśniewskim, bo to dosyć licha postać, nie chcę jej poświęcać zbyt dużo uwagi, ale problem jest ważny, który omawiamy i który jest przez niego tak, a nie inaczej przedstawiany. Otóż nie ma żadnej gwarancji, że na następne lata ten podmiot prywatny, który ta spółka z Sosnowca, że dostanie kontrakt w wysokości tej samej albo większej, co teraz, bo może równie dobrze tego kontraktu w ogóle nie dostać. Niestety starosta i popierająca go większość w Radzie Powiatu nie słucha społeczeństwa, nie słucha nikogo, nie słucha radnych, nie słucha opinii publicznej, nie słucha także moich merytorycznych argumentów. W związku z tym powstała inicjatywa referendalna, społeczna inicjatywa, przypomnę, że to nie jest inicjatywa Prawa i Sprawiedliwości, ale my ją popieramy, żeby odwołać Radę Powiatu i wybrać taki nowy skład zarządu i nowego starostę, który zechce utrzymać publiczną ochronę zdrowia, czyli będzie wypełniał zadania, które są przypisane władzy publicznej szczeblu powiatowym w tym przypadku, a nie będzie się od tego uchylał.